Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku i zaczynamy serię biblijną. Będą to odcinki związane właśnie z tematyką, można powiedzieć, też symboliki biblijnej, teologii biblijnej. Będziemy poruszać sobie pewne zagadnienia. I pierwszym odcinkiem z tą serią związanym będzie filmik o, jak już widzieliście w tytule zresztą, o motywie góry w Piśmie Świętym. Przejdziemy sobie od Starego Testamentu, takie myślę, że najważniejsze wybiorę fragmenty i do Nowego Testamentu bezpośrednio potem. Ale chciałbym się skupić tutaj bardziej na tylko kilku scenach związanych z Nowym Testamentem i ze Starym Testamentem. I chciałbym zacząć od definicji góry, z takiego punktu teologicznego też troszkę, bo wiadomo, jest górą jest położeniem, pewnym umiejscowieniem na jakiejś danej wysokości. Ale wzniesienie w Starym Testamencie kojarzyło się z miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Było to takie, można powiedzieć, obrazowo górę przedstawiano jako spotkanie między niebem a ziemią, między czymś, co niestworzone, a czymś, co stworzone. To znaczy człowiek jako stworzenie, a kontakt z bóstwem jako czymś, co wiadomo, bóstwem. Tutaj musielibyśmy też poruszyć temat mitologii, dlatego że w mitologii już wcześniej pojawia się góra. Na przykład choćby góra, która nazywała się Anki, ale jest to już odrębny temat. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to góra. Góra jest to miejsce spotkania między bóstwem a człowiekiem, ale w Biblii nabiera nowego znaczenia, dlatego że nie jest już to bóstwo. Góra też była kiedyś utożsamiana z samym w sobie jako bóstwo, ale chyba tyle, jeżeli chodzi o taką definicję, wokół której będziemy się poruszać, dlatego że jest to kontakt. Może jeszcze dodam tylko, że góra w Piśmie Świętym jest też miejscem ukazywania przez Boga ludziom swojej woli, dlatego że Bóg, jak zobaczymy później zresztą na Synaju, daje je prawo. No i w tym momencie Bóg też chce przekazać coś człowiekowi. Jezus, jak też zobaczymy, chodził i się modlił na górze, więc miał kontakt ze swoim Ojcem właśnie w ten sposób. Ale przechodzę już bezpośrednio, żeby się nie rozgadywać na odrębne tematy. Pierwszym miejscem, które chcę Wam uwypuklić, jest ofiara Izaka, Góra Moria. Drugim jest Góra Synaj, przy której się zatrzymiemy, ale Góra Synaj jest związana z Mojżeszem, dlatego że Bóg objawia Mojżeszowi 10 przykazań, Dekalog, i w tym momencie Mojżesz nie tylko jest związany z górą Synaj, ale też między innymi jest związany z górą Nebo, dlatego że według tradycji tutaj miał na tej górze umrzeć Mojżesz. I również według tradycji węże kąsały w tym miejscu Izraelitów, także można powiedzieć, że jest to położenie blisko góry. No i górą jest też z górą Choreb związany Mojżesz, dlatego że na Chorebie, jak pewnie kojarzycie, Pan Bóg powiedział takie słowa, że zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Kolejnym miejscem, znaczy zatrzymiemy się nad górą Synaj, ale troszeczkę dalej, dlatego że tutaj wymienię jeszcze kilka rzeczy ze Starego Testamentu, które po prostu są związane z motywem góry. A Aaron jest związany z górą Hor, według Księgi Liczb zmarł na tej górze. I przed samą Ziemią Obiecaną, Księga Liczb podaje, że Aaron miał 123 lata. W Starym Testamencie pojawiają się takie miejsca jak góry Balaama, Debory, Samuela, Saula, także Dawida, Salomona, Eliasza i Elizeusza. Góra stała się również symbolem ocalenia, dlatego że pewnie też jak kojarzycie z Księgi Rodzaju, kiedy Noe już wysiadł z Arki, znaczy zanim wysiadł z Arki, Arka osiadła na górach Ararat, tak podaje rozdział 8, werset 4 Księgi Rodzaju. I Góra Synaj, już przechodząc do rzeczy, na której się właśnie chciałbym zatrzymać, jest przedstawiona na początku w Księdze Wyjścia, po trzecim miesiącu wyjścia z niewoli Izraelici znajdują się na pustyni Synaj i Pismo Święte nam tutaj podaje, że Izrael obozował naprzeciw góry. Mojżesz po pierwszym zejściu z góry Synaj przedstawia Izraelitom starszym, co nakazał Pan Bóg, i Izrael się zgadza wszystkim, co postanowił Pan Bóg wobec nich. Izrael postanawia to wypełnić, takie padają słowa. I mamy ciekawy fragment tutaj w tym momencie, dlatego że pojawia się coś takiego jak
Bóg powiedział, aby Mojżesz oznaczył teren wokół góry Synaj i żeby nikt się nie zbliżał poza ten obręb wyznaczony, dlatego że kto się do niego zbliży, kto się dotknie tej góry, ma być zabity, ma zginąć. Ale dlaczego Pan Bóg, można powiedzieć, chce, aby ktoś, kto się dotknie tej świętej góry, na której ujawnia się jego obecność, ma być zabity? Dlatego, że tutaj trzeba, moi drodzy, zrozumieć starożytne pojęcie świętości, ponieważ w starszych tradycjach Pisma Świętego przeciwieństwem świętości nie była grzeszność, ale przeciwieństwem w starożytnych tradycjach Pisma Świętego była powszedniość. Nie grzeszność, ale powszedniość była przeciwieństwem świętości. To znaczy, że albo coś jest święte i zastrzeżone tylko dla Pana Boga, no albo coś jest pospolite po prostu, więc jakby Pan Bóg sobie zachowuje ten swój, można powiedzieć, taki obręb, który jest przeznaczony dla... Stąd też zresztą tyle rytuałów w Starym Testamencie związanych z zachowaniem czystości, dlatego że no to był lud szczególnie wybrany przez Boga. No, to osobny temat, więc nie będziemy go tutaj poruszać. Więc tak jak powiedziałem na początku, góra jako miejsce, gdzie Bóg objawia swoje zamierzenia wobec człowieka. Bóg daje dekalog człowiekowi, aby się stosował wobec niego. I też w tym momencie jest to teofania Pana Boga, bo Pan Bóg objawia się tutaj Mojżeszowi. Więc teofania, okazanie bóstwa. Następnym fragmentem, na przykład, fragmentem, jeszcze zanim przejdziemy, mam tutaj wypisane, że w Księdze Psalmów również pojawia się motyw góry. Między innymi na przykład Psalm 43, możecie sobie zerknąć do Pisma Świętego, czy Psalm 23, który bardzo często podczas liturgii śpiewamy. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Pewnie kojarzycie, człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła ku marnościom. To bardzo często usłyszymy. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Dlatego, że w Nowym Testamencie Jezus pokazuje nam pełniejszą, można powiedzieć, symbolikę góry. Synoptycy umiejscawiają przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Tradycja podaje, że Tabor, dlatego że ewangeliści piszą, że Jezus wyszedł z uczniami na górę wysoką i osobną. Osobno nie ma tutaj właśnie takiej wzmianki, że jest to góra Tabor, ale Pan Jezus wychodzi z uczniami na górę w każdym bądź razie. Miałem okazję podczas pielgrzymki być na tej górze. Wjeżdżaliśmy tam, pamiętam, takimi busikami, czy nie pamiętam, co to były za dziwne pojazdy, ale wyjeżdżaliśmy w każdym bądź razie, więc też niesamowite miejsce. Postaram się Wam tu wkleić zdjęcie z góry Tabor. Jest to znak przemienienia Pana Jezusa, bo nie znak, tylko Pan Jezus się przemienia po prostu na górze Tabor w obecności uczniów. I chodzi o to po prostu, że jest to znak tego, że Pan Jezus zwycięży nad śmiercią. Można powiedzieć, że jest to taka antycypacja wydarzeń zmartwychwstania, bo Pan Jezus po zmartwychwstaniu będzie miał już ciało uwielbione. To znaczy, że już, tak jak tam pisze, że ciało Pana Jezusa świeciło, Jego szaty stały się białe, tak opisują ewangeliści, więc można powiedzieć, że już taka antycypacja, wyjście naprzeciw czegoś. No i ta zaistniała też również teofania, tak jak na górze Synaj mówiliśmy sobie, Pan Bóg się ukazuje Mojżeszowi, więc w tym momencie Jezus też ukazuje swoje bóstwo. Jest to też teofania, również pojawia się, tak jak w tym przypadku, jak przy górze Synaj, kiedy Pan Bóg objawia swoją wolę człowiekowi, to Pan Bóg znowu tutaj robi coś podobnego, dlatego że Ewangelia według świętego Marka podaje nam w jednym z wersetów, że nagle zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Bóg wskazuje tutaj na nauki Jezusa, swojego syna, aby go słuchać. Więc można powiedzieć, że jest to taki powiązany fragment z górą Synaj, ale nie tylko. Wszystko się, można powiedzieć, wszystkie fragmenty z Nowego Testamentu w jakiś sposób odwołują się, mają swoje jakieś zakorzenienie w tej górze Synaj. Pojawia się też Góra Oliwna między innymi, ale my pójdziemy dalej. Między innymi też to jest bardzo ważny fragment, ponieważ po grecku słowo góra to jest soros i tutaj podają nam ewangeliści, że
Mateusz konkretnie, że Jezus prezentuje program Królestwa Niebieskiego, tak zwane błogosławieństwa i ich antytezy, bo kojarzycie to błogosławieni, cisi i tak dalej, błogosławieni czystego serca i tak dalej, i są te antytezy też do nich, no i tak dalej, więc tutaj uczniowie otrzymują od Jezusa nową Torę. Jezus jest sam nową Torą zresztą. Świetny fragment, dlatego że synagoga odrzuca Jezusa jako Mesjasza. Żydzi nie wierzą w Jezusa jako Mesjasza, oczywiście nie wszyscy, więc już byli Żydzi chrześcijanie, byli Żydzi, którzy uwierzyli w mesjanizm Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza przedstawia Jezusa właśnie jako prawodawcę, jako tą nową Torę. Mateusz pisze swoją Ewangelię do judeo-chrześcijan, to znaczy do Żydów pochodzenia, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, przepraszam. I ci obecnie chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, zakorzenieni w Torze, można powiedzieć, potrzebują czegoś nowego. Jezus wychodzi tutaj im naprzeciwko, dlatego że stracili już, można powiedzieć, miejsce w synagodze, która się odcięła od Pana Jezusa, tak jak wspomniałem wcześniej, od Jego mesjanizmu, więc Żydzi idą za Panem Jezusem, nowi chrześcijanie. I Benedykt XVI ma zresztą, Ewangelia Mateusza w sumie jest napisana w takiej formie, ma taką strukturę, że chce wskazać na Jezusa, jakby poznać całą strukturę literacką Ewangelii Mateusza, no to ukazuje nam się właśnie Jezus w centrum jako ta nowa Tora. To też jest bardzo ciekawe, bo jest skierowana w końcu do Żydów, do judeo-chrześcijan, więc tak jak powiedziałem jeszcze wcześniej, chciałem powiedzieć, dokończę, Benedykt XVI pisze, że błogosławieństwa są wewnętrznym portretem Jezusa. Błogosławieństwa są wewnętrznym portretem Pana Jezusa. W naśladowaniu Jego życia, w naśladowaniu cnót Pana Jezusa, dochodzimy do tego momentu, że możemy też ten portret Pana Jezusa stosować w naszym życiu, żyć tak jak On. No to znaczy żyć według tej nowej tory, według nowych przykazań miłości. Kolejnym fragmentem góry, który tutaj chcę poruszyć, jest Ewangelia Jana. Ewangelia Jana otwiera się pięknym prologiem, dlatego że prolog, tam po grecku jest en archen hologos, kai hologos, czyli na początku było słowo, a słowo było Boga i Bogiem było słowo. Tak się otwiera Ewangelia Jana. Oczywiście też piękny fragment, że wstępuje Jezus z góry. I można powiedzieć, to jest taka inna symbolika, to symbolika nieba, niebieskiego Jeruzalem. Ale w drugim rozdziale Ewangelii Jana mamy pierwszy cud Pana Jezusa, to znaczy przemienienie wody w wino. I tutaj też jest ciekawa symbolika, ponieważ przemienienie wody w wino, mamy tutaj symbolikę Chrztu Świętego i Eucharystii. Chrzest święto, bycie wodą, a wino, no to wiadomo, Eucharystia. Ale można powiedzieć, że to jest taki paralelny fragment z miejscem, gdzie Pan Jezus zginął, to znaczy z miejscem Golgoty, ukrzyżowania, Kalwarii, gdzie w momencie, kiedy na Kalwarii żołnierz przebił bok Pana Jezusa, natychmiast wypłynęła z niego woda i krew i stamtąd wzięły sakramenty Kościoła. Jest to, można powiedzieć, początek Ewangelii, drugi rozdział, chyba z bodajże 18 rozdziałem Ewangelii Jana jest powiązany tą wodą i tym winem. Również Jezus modli się na górze. Jest w pierwszym filmiku na YouTubie już ponad rok temu, jak tutaj wypuściłem coś, Pan Jezus, opowiadałem wam, jak Pan Jezus się modli na górze, też szuka tej obecności. Sam Pan Jezus zresztą urodził się w górach, w Betlejem, bo Betlejem jest taką krainą górzystą, i też jest opisane, że Maryja idzie z dzieciątkiem Jezus do swojej krewnej Elżbiety. Tam jest, że ona poszła w góry napisane, ale też Pan Jezus urodził się, tak jak powiedziałem, w górach. Betlejem jest krainą taką górzystą. Około 850 metrów ma. Jest położone na wysokości 850 metrów nad poziomem morza Betlejem, więc też bardzo ciekawe, że Pan Bóg się pojawia w takim kraju górzystym, gdzieś, gdzie no,
Ludzie, tak jak powiedziałem, przez cały ten czas szukali Jego obecności na górze, więc Pan Jezus przychodzi w krainie, na świat w krainie takiej górzystej. No i kończąc już w zasadzie z Pismem Świętym, chciałbym jeszcze tutaj dodać coś poza Pismem Świętym, bo czytam ostatnio taką książkę i trafiłem na fragment encykliki Piusa XII i ten fragment chciałbym Wam przytoczyć i spuentować jakoś. I zaraz powiem, o co chodzi, ale pierwsze przeczytam. Pius XII pisze tak. Ich bezbożność dochodzi do tego stopnia, że nie tylko łamią tablice najwyższych przykazań Bożych, lecz w ich miejsce wprowadzają inne reguły życiowe, które są zaprzeczeniem zarówno podstaw nauki moralności, jakie zostały podane w objawieniu na górze Synaj, jak i tego boskiego tchnienia, które płynie z krzyża Chrystusa i z Jego słów wygłoszonych na górze. Tutaj słowa przytoczone przez papieża Piusa XII odwołują się w kontekście międzynarodowo-socjalistyczną III Rzeszą i komunistycznym Związkiem Radzieckim. No i chciałem to zacytować, ponieważ chciałbym Wam ukazać takie pokazanie, co stanie się, kiedy człowiek wypaczy przykazania Boże. Tutaj papież Pius XII się odwołał do góry Synaj i do właśnie do wygłoszonych słów na górze przez Pana Jezusa. I chodzi o to, że kiedy wypaczamy słowa Pana Jezusa, Pana Boga, zmieniamy punkt teocentryzmu na antropocentryzm. Ten antropocentryzm przejawia się w przeróżnych postaciach. Jest to, w tym przypadku na przykład jest to reżim stosowany wobec innych, ale też antropocentryzm ukazuje się jako na przykład kult ciała, uwielbienie materii, wszystkiego, co nie jest boskie. No i chcę tutaj nam papież też pokazać, że w tym momencie, kiedy pojawia się antropocentryzm w naszym życiu, takie postawy też tworzy religijna obojętność, dlatego że jestem katolikiem, ale mamy często takie coś, że traktujemy Kościół jak sklep samoobsługowy, że wybieramy sobie te prawa Boże. Bóg przyszedł do nas z prawami, z Jego wolą, abyśmy ją pełnili w pełni. Puentując to wszystko, co powiedzieliśmy, te góry nie są tylko miejscem nie są miejscem samym w sobie, ale są miejscem, przez które Bóg chce nam coś powiedzieć. Skończyłbym ten filmik słowami arcybiskupa Fultona Sheena, który powiedział, że każdy z nas musi przejść mroczny okres Wielkiego Piątku, górę Kalwarii, to jest Wielki Piątek, by doświadczyć radości zmartwychwstania, czyli ja tutaj dodałbym swoimi słowami, że radość zmartwychwstania to będzie taka góra nieba już. Kiedy zmartwychwstaniemy, też góra nieba, to znaczy kiedy ujawi się niebieskie Jeruzalem. No i w zasadzie tyle. Ja się z Wami już żegnam. Z Bogiem. Hej!